Kasia Tusk spotkała się z ogromną krytyką. Córka byłego premiera Polski przekazała za pośrednictwem portalu społecznościowego bardzo dobre wiadomości. Jednak nie każdy był w stanie je docenić. W komentarzach internauci nie mieli dla niej litości. Kasia Tusk postanowiła zrobić coś dobrego. Jednak nie każdemu spodobał się sposób, w jaki chce udzielić wsparcia. Kobieta z pewnością nie spodziewała się, że internauci zareagują na to oburzeniem. Ogromna fala negatywnych wypowiedzi jest zatrważająca. Kasia Tusk chciała wykazać się szlachetnym gestem. Aktualne zdarzenia, którymi żyje cały świat, sprawiły, że Kasia Tusk również chciała udzielić jakiegoś wsparcia. Na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformowała, że część dochodów ze sprzedaży swoich produktów chce przeznaczyć na zbiórkę charytatywną. Okazało się jednak, że ten pomysł nie wszystkim przypadł do gustu. Kasia Tusk zapowiedziała, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitali. Aktualnie trwająca pandemia sprawia, że taka inicjatywa może zostać uznana za niezwykle szlachetną. Niestety nie wszyscy pałali entuzjazmem względem tej decyzji. Szlachetna akcja pod ostrzałem krytyki. Kasia Tusk przyznała, że w walce z pandemią jedynym ratunkiem są dla nas pracownicy ochrony zdrowia. W związku z tym postanowiła wesprzeć ich 10% z ostatnich sprzedaży swoich produktów. Akcja początkowo cieszyła się dużą przychylnością. Kobieta poinformowała, że już po 2 godzinach udało się zebrać 10 tysięcy złotych na zakup nowego sprzętu. Jednak radość nie trwała długo. W komentarzach pojawiły się mocne głosy krytyki pod adresem blogerki. Córka Donalda Tuska zdaniem niektórych wykorzystała sytuację związaną z pandemią do promocji swojej marki. Najliczniejsze głosy krytyki znalazły się pod artykułem opublikowanym na portalu Pudelek opisującym akcję blogerki. Znaczna część internautów nie była w stanie docenić próby pomocy, jaką wykazała się Kasia Tusk. Wiele osób nie mogła powstrzymać się od wpisów o czysto politycznym wydźwięku. Dzisiaj grzeje, jeden. Żona wróciła z pracy w supermarkecie cała we łzach. Wściekły mąż napisał mocny apel do klientów 2. Ile Polaków zachoruje na COVID-19? Ilu z nas może umrzeć? Minister zdrowia podał liczby. Trzeba przyznać, że taka reakcja na akcję charytatywną jest wyjątkowo smutna. Nawet w obliczu zagrożenia, jakie stwarza pandemia, Polacy nie potrafią odstawić na bok podziałów politycznych. Wszyscy stanęliśmy w obliczu wyzwania, które wymaga wspólnego działania. W związku z tym warto porzucić wszelkie uprzedzenia. Najlepsze newsy dnia, źródło, Pudelek. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.kasiatusk.pl na Google News.